Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam cię z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mortal Shell. Ponownie jako Solomon. Don't overindulge. Tak, chcę się w staru. Wszystkie zdrowie. No i tak, zobaczmy co daje na start tutaj ta maska. Aha, super, czyli maska, która mnie do niej przywołuje, tak totalnie za darmo. Zajebiście. No dobrze, że to zatestowałem teraz, a nie później. A propos. Przejście dalej, grzybki. Dziewnijmy sobie grzybka. Bo niestety Solomon nie jest. Oberwali tym obaj, to mi się podoba. Okay, no nie zdążyłem go tym zabić niestety, trudno. Dobra. O! Dzięki! Chciałem, że to będzie perła śmierci, ale okej. Okay. Na szczęście jednak nie. Jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. Ale z tego, który za chwilę może się wydarzyć, nie do końca. Jego jak najbardziej. Dobra. Kolejny przebłysk. Okej, tam był kolejny z tego gościu starczą. Tutaj cały duszek. Co ty sobie jaja robisz? Serio, to jest jakiś strażnik wejścia, który będzie mi tworzył lód, którego nawet nie mogę roztrzaskać. Boże, bez komentarza na to, nie? Naprawdę. I teraz zastanawiam się, gdzie jest, kurde, jakiś łuk albo bomby, który mógł go zabić z dystansu. Kamienić tylko, nie wiem czy to mi co. Nie wiem czy on spudłował tego strzałem czy coś. Dobra, ej, moje pytanie. Jakby ten jego atak tarczą nie jest na czerwono, więc. Dobra, to już. Okej, tego nie wiem. Czy ja mogę ten atak sparować? Było pewnie za późno. Już tym bardziej. Co jest tutaj? Święte pismo gorliwości. Okej, coś nowego, czyli coś, co warto by jako Salomon obadać, bo on dostanie podwójne wtedy znajomość. Czekaj, jest grzybka. Zbyt daleko, że nie musiałem tego wykorzystywać. Ej, no co ja mam z tą paradą? Czemu ja to tak wciskam? Długo za wcześnie. Lecząc, proszę. Dobra, samo to w ogóle jest to, że ten atak tarczą nawet nie bije mi damage'a, bo jest tylko i wyłącznie wybicie mnie z równowagi. Żeby mógł mnie walnąć się silnie. Ciekawe. Okej, teraz moje pytanie. Moje pytanie, czy skamienienie potrafi te tarcze rozbić na raz, czy po prostu już miała małą wytrzymałość? To trzeba przetestować i aż dziwi mnie, że tego nie spróbowałem w poprzednim odcinku. Zastygły tar, okej, to już znamy. Dobra, póki co idę ścieżką mi totalnie nieznaną, ale jak tak kroczę, to tak, tutaj co? Następny damage otrzymany przy stwierdzeniu zamieszania zdrowia. Okej, to poproszę. To
mi się przyda akurat. Ta opcja. Tutaj teraz tak, to już mam na full, ale to. Użyj 3 razy więcej, by ujawnić szczegóły. Czy teraz będzie razy 2 użyte, czy razy 3? Razy 2. I następne udane parowanie zatruwa przeciwnika. Okej, okay, czy to jest co. To, czy dobra, to jest coś ogólnie dobrego, bo to nie jest tylko do Tiala. Tial. O proszę! Czy to jest. Są te drzwi, o których myślę? Dokładnie. Dobra, czyli mamy skrót odblokowany. To akurat dobrze. Będę miał mniej do przebiegania bynajmniej. No, ale niestety nie mniej do walki. To jest ten drobny problem. I dobra, mamy 2 przejścia. Jedno przejście jest tutaj, które blokuje ten... cieć, powiedzmy. Który pilnuje, który tworzy mi bramę. Z lodu, której nie mogę roztrzaskać mieczem, przypominam. To już są sobie zdebilne. Dobra, to nie było atak, niestety, tarczą. Tak, atak z kamieni nie niszczy tarczę. Tak jest zdebilem. W sumie teraz też trochę to zjebałem, bo mogłem się skamienić w ogóle, zanim zrobiłem atak. Go zabiłem zanim w ogóle się skamieniłem, więc to było użyteczne. No ale przynajmniej jedno skamienienie mi chyba przywróciło zdrowie. I czego żeś gościu wykonał? Figurki Eredrima, widmowego żetonu i kolejnego żetonu śmiertelności. Okej. Poproszę oba w takim razie. Bo jedno i drugie się przyda. Dobra, mogę zejść jeszcze niżej, czy to jest wszystko? Tutaj nie widzę żadnego przejścia. Dobra, na opartego, no mógłbym zaskoczyć, ale pewnie gra to od razu będzie liczyła jako śmierć, więc wolę tego nie robić. No i w sumie tylko ten gościu. Super. Boże, co tak drze mordę co chwilę? Jakieś wycie słychać na pół po prostu okolicy. Dobra, never mind. Okej, okay, nie będziemy odpoczywali przy siostrze oczywiście. A ty właśnie, czekaj, czy to jest właśnie dziura, w której jak spadnę to zginę? No wygląda jakby dało się tam gdzieś przejść dalej, ale pewnie gra to będzie traktowała jak śmierć, więc nie będę nawet próbował. Ale korzystając z okazji, że mam tutaj blokowany skrót, no to oczywiście cofnijmy się tędy. Nie dajmy się zrzucić tym razem w przepaść, no, z tego mostu po prostu. Dobra, spróbujmy atak z biegu. Dobrze! No kurde, jak mi się stamina skończyła akurat, no nie wierzę. Dobra, udało się go zabić. O! Ty w ogóle nie zwróciłem uwagi, jak wyglądają te szkielety w ogóle. Ciekawie. Dobra, tam dalej są ci zatruwający, więc dzielimy sobie odporność. Nie, nie. Zobacz. Chyba zaliczyło mi negację. Podczas tego uniku tak mi się wydaje, naprawdę. Leczenie. Okej, test. Czy mogę to sparować z dystansu? Nie, chyba nie. A szkoda. Szkoda, że te miecze mu się kurde nie kończą. Tylko on sobie wyciąga z jednego miejsca w klacie jeden na ten sam. Dobra. I gdzie ja szedłem? Wcześniej szedłem tam, dostałem gonga, a zanim zginęłem na końcu, to poszedłem, o właśnie, w to miejsce. Tylko właśnie, tutaj mam Tiela, więc muszę uważać przy użyciu. Okej.
Dobra, jeden padł. To akurat dobrze. Miałem z kamienia jest to jeszcze niestety. Dobra, czekaj, czekaj. I w tiela, żeby mieć full HP. O kurde, właśnie trwa jeszcze ta niewrażliwość na ten. Zajebiście. Jeszcze trwa ta... Okej, dobra, już się skończyła. Tak, wejść. Dobrze. I... Syk! Jeden padł. I drugi szybko do niego dołączył. Świetnie. I czego żeście pilnowali w takim razie? Nice! Mogę już ten miecz ulepszyć na full. Super. Znaczy nie ten miecz, tylko właśnie ten miecz męczennika. Tylko najpierw muszę go zgarnąć. Najlepiej z tego. Najlepiej z wieży. A że do niej mi daleko, no to poczekaj sobie jeszcze. No dobra, no. Lecznicze zatrucie. Teraz tu się nie daj znowu załatwić tym gongiem. Nie tym gongiem. O, właśnie tym. Nie, wróć, to też nie był ten. To był ten, którego chciałem właśnie uniknąć z kamienieniem. A, nie ma tarczy, cwaniaku. I pyk, leczonko! No i cyk. Dobra, przebłysk, czy tiel, czy tylko przebłysk? Proszę, ktoś jest wytrwały. Dobra, okej, okay. I teraz cyk w tiela. A no tak, tylko on ma full HP. No, no dobra, mam leczenie przynajmniej aktywne. O Boże, zaś to gówno. Czyli na niego by się Red Dream przydał bardziej. Zajczą jeszcze do biciego. Tego jest uczucie, to znamy. Było niestety parady. A szkoda. XD kurwa. Dobra, czekaj. Nie, nie, nie. Cofnijmy się. I przyzwijmy sobie. Czy przyzwijmy? Zmieńmy się na przykład właśnie Fairy Dreama. Życia mam niewiele więcej niż ta powłoka, której... czy powłoka. Niż to, czym jestem tak naprawdę. Czyli mnie pierdolą. Dalej. Jednak potrzebuję tego tiela niestety. Okej, okay. O, jestem tutaj, dobra. Okej, okay, z tego też co widzę, to niestety, ale atak... Zarówno tylko atak zwykły, zładowany z tego co widzę. A to trochę boli. Kurwa! Gdzie się ten zmaterializował? Super, kolejny taki! Zajebiście, czekaj, czego ten kurwa pilnuje. O, no, no nie! No kurwa mać! Dobra, oby to nie był ślepy zaułek. Kolejny taki. Kolejny przebłysk. Jeszcze jeden taki. O, ja robię teraz coś bardzo złego. Czołga się, jest! Dobra. Okej, to akurat jest dobre. Dzięki temu stracą na mnie fokus. Ja może jakiś skrót odkryję.
Jest jakaś skrzynka. Okej, okay, czy coś jest na suficie? Nic, okej, okay, czyli to jest sekret po prostu. O, albo i nie! Święte pismo gorliwości, pismo rozpaczy, pismo skruchy, dobra. Są same. Same, no te są. No jak na rękę, bo jak nie zatrują, to tylko na plus. Może się w końcu przekonamy, co to znaczy dla gry ten odpowiednia ilość wrogów, nie? Żeby odnowić sobie tę ostatnią szansę, bo już zabiłem chyba z 4. No, 4 albo 5 i jeszcze się nie odnowiła. Okej. Jak to wygląda tutaj? Okej, ten nie ma fokusu i bardzo dobrze. Tu. Okej, dobra, chyba jak robię unik, to się na chwilę skamieniam i wtedy się gość akurat odbił chyba od tego skamienienia. Schowana skrzynka, widzę, za lodem. Ciekawe. Maść staru i duchowy kamerton, pięknie. Za darmo. Tutaj, jakie przejście, spoko. Dobra, dzidujemy, dzidujemy. Ołtarz męczennika. Przewóz udaremności. Raz, dwa. Widmowy żeton, raz, dwa. I kolejny przewóz udaremności. Jest siostra, dobra. Zajebiście. Do you feel them? The enshrined weight, watching the immaculate for thousands of years. They will not stir until the ascension. They wait for her to deliver them. Here. Drink fully. Warm your bones. Oj, zwier... Okej, dobra, samo pogadanie z nią wystarcza. Spoko. Dobra, maska za 30 by mnie kusiła, nie? Jestem ciekaw, co ona daje, ale no raczej nie będzie mi dane teraz niestety sprawdzić, co to jest. Znaczy, bo nie mam na tyle glimpsów, czy tam przebłysków. Co jest tutaj, kurczę? To jest ten cały ołtarz, tak? A to jest ta niepokalana? Może? Wow! Oj, to dopiero teraz zauważyłem! Ty kurde, jak w Styksie! Znaczy w Styksie, w sumie... No to tak w sumie trochę bardziej jak w jaskini w Harry Potterze. Co to jest? Wypij nektar! Ciekawe. Tu mamy jeszcze jakieś przejście. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Okej, okay, kolejna skrzynka. Że ta kamera tak się dziwnie ustawia czasami, że to jest... aż pożałowania godne. Zbadaj napis. Uklęknij przed niepokalaną. Połóż swoją dłoń na nieśmiertelnej doktrynie. Odrzuć swoją dumę, swoją próżność lub, jak to nazywasz, swoją wolę. Oto pierwszy grzech. Odpuść. Pozwól, by prowadziła cię jej odwieczna mądrość, nietknięta i nieskażona. Twój duch się nie zachwieje, jeśli to ona będzie nim rządzić. Okej. Okay. Przebłysk prawdy i figurka Redrima. A ty właśnie, co daje ta figurka... Dobra, teraz nie mogę, bo się czołgam. Co daje ta figurka na maksymalnym poziomie? To jestem teraz ciekawy. Że nie wiem, zmieniam się szybciej? Czy może to już jest niezużywalny przedmiot? Figurka tutaj. Powłoka odnosi mniejsze obrażenia, jeśli użytkownik jest z nią zaznajomiony. Aha. No dobra. Czyli krótko mówiąc... Warto się zaznajomić? No ale... nie jest jakieś mega zajebiste. Dobra, coś ten jak to wypije? W sensie, to literalnie wygląda jak jakaś arena do walki z bossem, nie? Nie no, wypij ten nektar.
Tu, o kurde, jakie to co? To wygląda jak broń. What the hell? O, w ogóle nektar, który wygląda jak krew chyba. Okay, trochę na stelepie. No kurde, oczywiście, że boss. Jaki ma miecz fajny. Szkoda, że nie mogę go mieć. Tarsus, pierwszy męczennik. Okej. Dobra. Ej, nie gadaj, że on będzie całą grę tak, że gdy grę, całą walkę tak robi. Dobra, nie. Ale za to całą walkę... Aha, wyjebał mnie z powłoki już. Świetnie. Czarówka? Tak, jakaś czarówka. Już tak mnie zdziwiło, że on tak nic nie robi, nie? Ale... Coś tam czantowo, więc mi do końca tak nic nie robi. Aha, gościu, nie dość, że teleportuje chuj wie czym tak naprawdę, to jeszcze... Elo, zajebał. Kurwa, nie wierzę. I krótko mówiąc, TL to jest chyba, kurwa, najgorsza opcja na niego. Bynajmniej dla mnie. Dobra, widzimy się po cięciu. Walczyłem z tym tyłem chyba 6 razy i nie umiałem go zabić, więc stwierdziłem, że... Dobra, jak mam walczyć, no to wezmę se tanka i go jeszcze upgrade'nę, no bo... Czemu by nie? Więc polatałem tu kolejne parę godzin, dla was jest na szczęście jedno cięcie, dla mnie trochę latania, ale posłuchajmy teraz historii. The sacred rites remain closed to me. I'm unworthy of the venerated nectar. But I will prove myself. These sniveling rats who bow and scrape will never be enshrined. They have neither the will nor the strength to accept the deathless doctrine. The wardens seized me in the morning. I did not resist. The Elvet proclaimed I was unfit and impure. But I couldn't focus on the verdict. Beneath the shadow of the Immaculate, I felt no pain. I swelled with pride as my eyes beheld her inscrutable form. She was the last remnant of an unquestionable grace, lost eons ago. The infirm must be removed from our ranks. The poison of dissent and the frailty of flesh cannot be permitted within our sanctuary. This is a small price for unity, but I'm certain they will go willingly to their deaths. If not, I shall aid them. The beauty of devotion is the excision of doubt. It's true freedom, unburdened by the fears of lesser creatures. Deliverance from guilt and shame. There is no need for the agonies of the living when ascension awaits. They say that beyond the ice, the old world is preserved. No war. No famine, no suffering, eternal peace, shielded by their unwavering sovereignty, a lineage that spans centuries. Why should I not be counted among the privileged? I waited as the Elvet prostrated herself before the altar. Something shifted. A
shadow moved just at the edge of my vision. I turned my head, but I only found another corner of the empty cavern. The wind picked up, and the Ovate raised her head. The martyrs are here, she promised. The impoverished souls waited for judgment. Their heads were bowed, lips moving as they recited the martyr's hymn. My blade fell upon the first neck, but bone and sinew held fast. By the second blow, the remaining devout fled into the dark. I do not deserve absolution, yet still I seek it. Our venerable order has slaughtered hundreds. And for what? So the magistrate could redraw the borders of our realm? Claim victory over an ill-equipped enemy, over children who can barely raise their swords. Titles and praise are little comfort. No salve can cure my trembling hands. Or these disquieting dreams. My brethren whisper of redemption. Another way. An immaculate path, heralded by saints. My vision blurred and went opaque. The whiteness consumed the world, leaving only a vague memory. I felt hands guide me, ushering me away. Something sharp slipped beneath the plates of my armor. I swung out wildly, but my limbs grew heavy as cold crept in. I stumbled and fell, claws searching for the seams between steel and flesh. Okej, okay, no, dość intrygujące. Nasz kolega miał w cudzysłowie życie. Perhaps it's... Ale teraz tak, po pierwsze, chcę wykupić tę zdobioną maskę i ten wydobyty tar. Ile mi zostanie? 7. Okej, tutaj mam 2, więc nie potrzebuję. Jedną taką już wykorzystałem i też nie potrzebuję. Tutaj, aby ujawnić działanie duchowe Camerton, 2 razy więcej. Dobra, to weźmy sobie jedno takie i jedno takie. No i jesteśmy na 0. Pięknie. Okej, okay, żyćka naprawdę dużo. Nie mam niestety dalej nic ulepszone, co może być dużym problemem. No ale... YOLO, zobaczmy, czy to pomoże mi w końcu wygrać z tym bossem. Mega leczenie jeszcze z poprzednich prób. Okej, okay, i po raz trzeci. Nie ma trzeciego razu. To aż intrygująco. Ładnie. Może najlepiej to jest go mucić samymi mocnymi atakami i walnąć paradę. Od czasu do czasu. Patrzcie, kurde, zjechałem mu teraz prawie całą fazę. O, ładnie! Jeszcze raz zachwiałem go, dzięki czemu nie wykonał tego swojego mini specjala, powiedzmy. Cyk!
leczenia i druga faza. Nie mogę go łoić niestety. Aha, i nie mam nic za wyposażeniem. Okej, okay, to mógł być błąd akurat. Aha! Okej, okay, dobra. Czyli jak mnie zamrozi, jeśli kiedy będę w tym, to dalej będę zamrożony, ale... Kurwa. Jezu, a to było trudne stwierdzenie. Czyli nie zamrozi będąc kamienny, ale będę zamrożony. No, w sumie to było trochę inteligentne, bo przychodzi mi o to, że jeśli... jestem zamrożony, kiedy się skamienię, to dalej będę kamieniem. Czyli to nie, ten atak nie usuwa mi tego efektu. A, no to... jak najbardziej. Tak zachwiamy. Że zresztą. To jest taki cwany, kurde. Nie atakuje, dopóki ja nic czegoś nie zrobię. Zdrowałem tym jednym strzałem niestety. Nie wyszło niestety. Czekam tak na niego ta ognista buława by się sprawdziła, którą znaleźliśmy chyba w drugim odcinku przez przypadek. Którą sobie odpuściłem niestety do odblokowania, a to mógł być błąd. Wiecie, ogień, lód, przeciwieństwa. Ale nie mogę się skamienić, kiedy jestem zamrożony niestety. Już to jest drobny niestety ból. Ja udało mi się skamienić, ale nie strzelił. Essa! Czemu mi kurde za trzecim razem takie parady nie wchodziły? No. Dobra. W razie czego mam jeszcze jedną ostatnią szansę. W razie czego teraz mam ostatnią szansę, żeby wrócić do tego pieprzonego ciała? Udało się. Muszę teraz tego nie zjebać, nie, bo to za dobrze idzie, żeby teraz trzeba teraz dać się zabić. Skłopany, widzę się. Nie widzieli. Jeden strzał, jeden strzał! Dobra. Padł? Padł! Nice! Dobra. Przebłysk błahości z niego wyleciał. To jest to najbardziej mi znany. Dzięki temu też sobie nie ugrywam poza farmieniem, też rozłożyłem sobie przedmioty, ale to niestety dopiero później. Okej. Okay. Aha, i to było tam i teraz jest tutaj. Dobra, to jest przewrócone. Co my tu mamy? Wyodrębnij gruczą! Proszę! Ej, dość to było brutalne. Krystaliczny gruczoł. I rodzący się tar też dostałem. Tylko nie wiem, czy to za bossa, czy z tego wyciągnąłem. Oj, to mi jako eliminację zaliczyło, kurde. Fajnie. Ona coś powie na to, że mam ten gruczoł? A sacred glass. Truly, your blessed foundling. That gland contains the true nectar, the most precious sacrament.
Each drop holds both transcendence and transfigurement. Rare is the soul brave enough to extract such an offering. I'm afraid I'm no longer fit for such work. The rite of extraction requires deeply pious hands. Though perhaps deeply blasphemous hands would do. Okej, czyli mówiąc krótko, no mówi nam wprost, wracaj i pogadaj z tym więźniem, nie? Bo on sam też powiedział, żeby mu te gruczoły przynieść. Dobra, zobaczmy, co daje ten tar. Znaczy ten tar, ten gruczoł. Przebłysk błahości. Spękany ślad przebłysku. Nawet najlżejszy dotyk powoduje pękanie tego kruchego przebłysku. Jego powierzchnia świeci się i mieni jak lustro, jednak mimo największych starań nie znajdziesz w nim swojego odbicia. To... Czy to? Nie, wróć, nie! Ja ten, ja daremność rozmnożyłem! To jest specjalnie za bossa! Dobra, czy to? To będzie dobry shit. Okej, okay, co tu będzie? Nie można użyć podczas noszenia gruczołu. Mhm, bo by było za łatwo, co nie? Bo domyślam się, co to może robić. W sensie, każda maska mnie przenosi, tylko tak. Ta maska nie przenosi za cenę przebłysków. Ta za darmo. A może, a ta być może mnie przenosić pomiędzy tymi. Pomiędzy tymi lokacjami tej siostry. Tutaj, no, z tym wolę poczekać do Solomona, nie? No, zobaczmy, powłoki mogę przeglądać, ale czy to coś daje? A, mamy takie ogólne umiejętności, okej. Okay. Wytrzymałość 3. Aha, okej, okay. Kolejny błąd w tłumaczeniu. To pierwsze wytrzymałość to jest pewnie zdrowie. I zdecydowanie 2. Umiejętności mamy full. Cienie. What? Jakie cienie? Czekaj moment. Jakie cienie? Okej, teraz nie kumam, o co chodzi. Oj, rodzący się tar to jest najdroższy. To się ten ostatni, czyli najwięcej będzie dawał pewnie. Ciekawe. Coś tu jeszcze jest takiego? Z tego co widzę, to nie. Okej, w historii mam kilka nowych. Mam kilka napisów odblokowanych, jak wam pokażę. Możecie sobie poczytać. Chociaż pewnie jeszcze raz i tak to będę przeglądał, nie? Tylko po to, żeby. Tylko tak, żeby wam pokazać. W ogóle to, te Virtuous Cycle, ten cykl wirtuozny, się okazał, że to jest DLC do gry. Takie ale roguelike. Myślę, że się ogramy, ale to jeszcze nie teraz. Właśnie, ten gruczuk nie wiem sprawdzić, kurde. Tu mam klucze przedmioty. Wyposażenie. Wielki bełt. Ten duży bełt mocno ciąży w dłoni. Wygląda na to, że bełt jest nowy, a wyrzucony jak śmieć. Taki toporny pocisk musiał zostać wykuty w Muradenie. Neoretyków nie interesowały wygody. Woleli zrobić coś, co będzie stanowić wyzwanie dla użytkownika. Okej. Okay. I kluczowe przedmioty. Zniszczona pieczęć to symbol i broń. Pieczęć pokryta jest rdzą i brudem, symbol nieskończoności. Ta pieczęć jest nikłym cieniem tego, czym dawniej była, ale wyryte na niej znaki pulsują, gdy jej powierzchnię zalewa krew. Okej. Okay. I tu. Krystaliczny gruczoł. Ten gruczoł jest twardy jak kamień i powoli się rozmraża. Skrystalizowany gruczoł, niemal przezroczysty, odsłania pustkę wypełnioną jedynie jasnym, zimnym światłem. Żarzące się jądro ma dziwny urok. Kieruje umysł w stronę pełnych zachwytu wspomnień. Okej. Okay. Dobra, teraz ta gorsza... O, proszę. Proszę, proszę, tego nie było wcześniej. Co, czyżby zabranie gruczołu striggerowało to wszystko?
Reguły pytanie, czy to jest oczywiste, że dlatego się dzieje. Jak to, jak to jest typu w ogóle więcej? Nie da mi tego zebrać, jak na złość. Dobra, w sumie nie muszę z nimi walczyć, mogę totalnie olać. Nie, dobra, nie, tędy nie idę. To nie jest powrót. What? A co? Skąd się tu wziął? Dobra, nie. Ja nie zamierzam walczyć z tym gównem. Dobra, i... Okej, mamy też kowadło, ale nie mam miecza, więc nie ma sensu. Dobra. Bo tutaj mam co? O, a nie, dobra, okej. Zajebiście. Zresetowało się ułożenie. Halo, czemu to jest zgliczowane? Dobra, zresetowało się tutaj położenie tego miecza, więc możemy też to teraz użyć. Więc dobra, najpierw aplikujemy skamieniałe zimowe szkło. Zdolność uzyskana. Załóż wystarczającą ilość zdecydowania poprzez atakowanie wrogów, aby aktywować potężną zdolność. Wciskałem dwa bampery. Okej. A tutaj? Tutaj dwa triggery muszę wcisnąć. Okej. No nieźle. No i kwas hartujący. Dobra, YOLO. Mam jedną taką. Czy to będzie wspólne? To chcę teraz sprawdzić. I teraz bierzemy sobie ten zwykły mieczyk. Tak, dobra, czyli riposty są wspólne. Tyle akurat dobrego. Zobaczmy w takim razie. Dobrze, zobaczmy. Siostra raczej nic nie powie, ale zobaczmy. Jezu, czemu jest ten miecz kurwa zgliczowany? Jednego drugiego nie widać. Zasupłane gruczą. Ho, ciekawe. Wow. Czemu jest taka mgła? O, proszę, czy to jest item, który mi teraz będzie to ostrze przywoływał? Aż sprawdzę, nie? Aż sprawdzę. Ale chyba tak. Tylko najpierw muszę użyć tego drugiego przedmiotu do przywołania tej drugiej broni. Właśnie tego świętego miecza. I czy to przywołuje mi ostrze męczennika? Tak jest! Pięknie! O, ja pierdolę! Ile ich tu jest? Wolałbym Thiela chyba. No właśnie, zobaczmy tej umiejętności. Dobra, moment. Dwa triggery. Chuja tam. Złaś kurwa ze mnie. Dwa triggery. Okej, zamrażam. Spoko. Kurwa, ja staminy nie mam. Dobra, zanim pójdziemy dalej, to dziobnimy sobie odporność na truciznę tym grzybkiem. I podchilujmy się tym grzybkiem. Dobra. Nie! Dobra. Nie! No witam. Jak ja mogę w każdej miejscówce, gdzie jest dalsze przejście, znaleźć jeden taki przedmiot, który przywołuje mi broń, to obchodzę teraz każde miejsce, gdzie mogę przejść dalej. Dobra, tylko właśnie nie pamiętam, czy tutaj są jakieś żaby, nie?
Tam też żabia. Tak, jest jakaś żabka, dobra. Mam jedną. Czy tu jest ta, co bym chciał, żeby było? Mamy spoiwo siostry. I to mamy do młotka. I tego, bo tak. Bo tam młotek i dłuto właśnie znaleźliśmy. Tutaj kolejny grzybek. Okej. I jeszcze jedną miejscówkę muszę znaleźć. Okej, zdychaj. O, a ty tu skąd? Adios. Dobra, tutaj pamiętam, że są aż trzy skrzynie, więc warto nie zginąć przed ogołoceniem ich. Jak widać, mi się już to udało. I właśnie popełniłem największą durnotę, jaką mogłem, bo zmieniłem sobie to na fiela. Który jest... Dobra, niewrażliwość na ataki. Padli? No nie wierzę. O, nietknięta maska. Super, to akurat za darmo będę się mógł cofnąć. I szmata ucznia. Proszę. Okej, okay, ale teraz co mi ciekawe, czy ja mogę użyć tej szmaty, jeśli nie mam tej broni odblokowanej? A nie, ta broń jest nieznana. Okej, okay, dobra. Ej. Ej, ale w sumie... Może warto by ją teraz odblokować? Bo wiadomo, ta maska powinna mnie przenieść do ostatniej siostry tej Gnesy, z którą gadałem. Ale ja gadałem ostatnio z tą w wieży. Więc nawet jak teraz wejdę tutaj, do tej lokacji, gdzie jest właśnie ta buława, czy ta maczuga, czy co to tam jest, to jeśli nie zagadam z tą siostrą, to wiadomo, checkpoint będę miał po prostu za to, że tu Byłem? Tu tak, to jest tu, dobra. Okej. Okay. Spróbujmy! O, ej, czy dostanę za darmo powrót do tej? Dobra, sobie znamy tę kasenkę, więc mogę pominąć? Nie. Okej, okay, ale czy ja teraz dostanę za darmo powrót do tego? Do Eredrima? Bo jeśli tak, to bueno. To bardzo bueno. Jap! Mamy. Dobra. Brakło mi staminy niestety. Dobra, wiecie co? Jak on się buffuje, to my też sobie buffujmy broń. Lol. Na złość nie miałem staminy, no. O, ładnie, zamroziłem go! On mnie wypierdolił z powłoki. Baw już zszedł chyba niestety. Nie, wróć, baw jeszcze trwa. No teraz tego nie mogę zjebać, no ludzie. On ma tylko jedną fazę. No i dawaj. No dobij. No. Wreszcie. Jesus. Mamy wszystkie cztery bronie. Elo. Proszę, proste wykorzystanie mechanik gry. O! Tetus. Szanowanie. Ale do pana może później. O kurde, a to on tak dzwoni! Patrzcie, on tu ma do dzioba przykuty ten... łańcuch
łańcuch, który może ciągnąć za dzwon. Dobra, mordo, mam pierwszy gruczoł. Co mi za niego dasz? You found it. The sacred gland. I knew you would. Careful now. It's a fragile vessel for the divine. The devout squander these gifts, letting them rot. They dwell in the revered temples, but waste what remains of their precious offerings. You must endure another temple, arduous though it may be. Once you return with another sacred gland, I will infuse your tarnished seal with another gift. Okej, okay. Co mi to daje teraz? Zaklęcie pieczęci krystaliczne. Stary więzień nasycił twoją pieczęć prawdziwym nektarem, który wydobył z krystalicznego gruczołu. Po wzmocnieniu, przez zdecydowanie, twoja riposta uwolni twoją prawdziwą formę przeciw wrogom. Okej, okay. Ale dalej będzie mnie to leczyć? Czy? Nie, jest z niej zaklęcie pieczęci. Okej. Okay. Dobra, czyli albo się leczę, albo większy damage. Czyli to jest tylko ode mnie zależne, co chcę akurat wykorzystać. Okej, okay. Ej, wiecie co? Może byśmy poszli w tą buławę na przykład. No bo Corel, to musi być coś mocnego. Ej, chociaż w sumie... Albo nie, wiecie co? Zobaczę, czy będę mógł sobie też pomnożyć ten kwas, bo jak tak, to od razu lepsze wszystkie bronie na full. Zobaczymy, co wtedy z tego wyjdzie. Okej, okay. Czyli tak, mamy wszystkie bronie, wszystkie ciała i nowego gościa. Czołem. Co masz do powiedzenia, tetusie? Glimpses. If you can part with them, then the fog will come and go as you please. O, proszę, on może mi tę mgłę przywołać. Ciekawe. Dobra, zakładam, że przez to, że nie mam żadnych przebłysków, no to nic nie powie, ale... To jest coś innego. Jeszcze tutaj gdzieś było przejście na górę do typa, który właśnie mnie tu interesuje. To tam jest też wejście, ciekawe. O, właśnie, tutaj zaraz obok tego dzwonu mamy przejście. Jeszcze wyżej. I mamy tego gościa. O którym wam wspominałem. Siema. W las się nazywa. Jakby co, nie gadałem z nim jeszcze poza nagraniem, ale dobra, jak tak patrzę, to może być albo alchemikiem, albo kupcem. My, oh my, aren't you a rare specimen? Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then. I'll warm some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? I'll gladly accept any tar as payment. Okej, okay, mam 1500. Co mogę kupić? Nieskończoność pieczonych szczurów. 6 bimbrów gorszej jakości. Nieskończoność wielkich bełtów. 4 pisma świętej euforii. Okej. Okay. 1 złoty dzwonek. 1 brązowy dzwonek. 1 zwykłą lutnię. 2 kwasy hartujące. 2 figurki Harosa. Narzędzia! To super. I 3 gotowane żaby. Okej, okay, kupmy sobie tak. 2 takie. Na nic więcej mnie nie stać. No poza szczurami i tak dalej. Ale dobra, kupię sobie te żabki jeszcze. A za resztę szczury. Okej, ale na niego będę musiał wyfarmić te narzędzia. Bo to się naprawdę może przydać. O, kotek. Wypeć kota. Serio, taki achieve? Jeszcze nazwa. Perfect. Dobra. Zobaczmy, co się tu kryje. Brązowy dzwon akurat, pięknie.
tutaj się przebiegnę kawałek. No i patrzcie, nie mam mgły i nagle są wszystkie typiarze, co były. Czekaj, chcę zobaczyć tę paradę, no dawaj. Tylko warto byłoby najpierw trafić. No, to wyglądało zacnie. Tylko właśnie minus jest taki, że to niestety, ale nie leczy. Okej, ale ten atak jest obszarowy. To jest plus akurat. Dobra, sądziłem, że chociaż przy młocie będzie inna ta animacja, ale się niestety zawiodło. Kurde, czemu jest tylko jedna animacja na użycie, kurde, tego leczenia? Nie wiem, ciężko było zrobić jakieś takie grzmotnięcie w pysk, które leczy? Perhaps it's time to make some new memory very well. Aha, ja muszę z nią na handel z nią iść, żeby mi się zaliczyło takie przejście, dobra. Ale okej. Mamy to. Ciekawe, jakby się Solomon sprawował z tą buławą. Dobra, zobaczmy jeszcze na koniec, co daje konkretnie ten. Nie figurka, tylko. Co daje ten drugi, czy tak też, co daje duchowy kamerton? Przywraca zdolność do odzyskania powłoki. Zajebiście! To szkoda, że użyłem tego, mając już tą opcję aktywną. Okej, złoty wiemy, co daje, a brązowy dzwon to jest... Pragnę znajdowanego taru na 6 minut. Okej. Okay. Ciekawe, czy to się też liczy. No, jest możliwe. 23 przebłyski na nim mam. Tylko właśnie, na nim nie mam jeszcze wszystkiego odblokowanego. Brakuje mi chyba jednej zdolności. Tutaj, o właśnie, to. Co to daje? Bang, tak jak sądziłem. Okej, okay, wieża, tereny świątynne, wieczny narthex. A, i to jest tym całym tronie nieskończoności. Ciekawe. Krypta męczenników. No dobra. Czyli widzę, każda taka, każde takie to się będzie składało z tego. Z wejścia. Po bossie jest coś i potem już idziemy po boss takiego finałowego całej lokacji i po gruczą. Czyli no widać, gra nie jest jakaś mega długa, co nie powiem, trochę boli, ale no dobra. Lepszy rycz niż... Boże, rycz niż nic, no. Też tak trochę gadam, nie? Lepszy rycz niż nic, powiedział typ, który potrafi zginąć 3 razy zanim dojdzie w jedno miejsce, ale tak widzę mgły. Dobra, no nie chcę się... chcę podróżować tutaj, ale to dopiero... w kolejnym odcinku, myślę, bo jestem ciekaw, jak też wygląda użycie tej maski. No i dobra. Tak się będziemy bujali. Ja też sobie pochodzę po nagraniu, pofarmię sobie te narzędzia, myślę. Znaczy te, no wyfarmię sobie użycie narzędzi, o to mi chodziło. A my widzimy się w kolejnym materiale. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mortal Shell. Cześć!